świeżo złożony, jeszcze czysty, lecę właśnie na pierwsze jazdki. Ja jestem Dirtowy Bubu i witam Was w dzisiejszym vlogasku. Tak jak wspomniałem, lecimy właśnie na chopeczki, lecimy na czereśniową Dirt, gdzie będziemy zaliczać pierwsze jazdki na moim nowym rowerze, a w sumie na nowej ramie, a w sumie to na używanej ramie. No ale o tym opowiadałem Wam już w poprzednim odcinku. Dzisiaj misja jest następująca. Trzeba będzie troszeczkę ogarnąć czereśnie, to na pewno. I mam nadzieję, że zima nie wyrządziła tam jakichś większych strat. W sensie nadal trwa zima, ale mamy teraz chwilowo taką odwilż, że w ogóle nie ma śniegu za oknem i po prostu powinno być spoko. Dobra, lecę. Halo, co ty śpisz? No. Jak to śpisz? Na rower chodź. Przecież ja ci nie pisałem, że mam rower, że ja kurwa, że mam lekcję do 14.30. No to jak masz lekcję do 14.30, to czemu ty do cholery śpisz? No. No ogarnię się już, olać tą ostatnią lekcję, chodź tutaj na czereśnię już, bo nie mam dzisiaj aż tyle czasu. Ty już jesteś? Ja już jestem. A masz grabie albo łopatę? Mam łopatę. A co? Tam się da jeździć? Da się jeździć, no. Dobrze to wygląda. No dobra, się ubieram. No to ogarnij temat szybciutko i elo. Siema. Nawet nie wie, że będzie na vlogasku. Wariacik. Okej, dotarliśmy na czereśnię. Tak jak słyszeliście w rozmowie telefonicznej, nie wygląda to źle. Powiedziałbym nawet, że wygląda to całkiem nieźle. No, tam się troszeczkę ogarnie. I wezmę od razu tą gałąź i tutaj na dole, co to jest, lód jakiś? Wyżej się piasku posypie, akurat tutaj piasku nam nie brakuje. A nie, to tam zleci od razu, to tam taki problem, to nie problem. Wow, ślisko trochę. Dobra, zrobię to łopatą. Okej, to przy okazji małego ogarniania spota opowiem Wam o tym, jakie są plany na najbliższy czas. Bo plany są następujące. Kurczę. Wygląda na to, że to dzisiaj będzie działać. A propos planów, to zamierzam się wybrać już po weekendzie. Jak Wy to oglądacie, to w najbliższy weekend. Jadę najpierw do Krakowa, potem jadę do Białki Tatrzańskiej, a potem znowu do Krakowa. To co tam w Krakowie ciekawego? A no, mam nadzieję, że w końcu odwiedzę tą słynną Łysą. Że uda się tam pojeździć w jakiś dzień. Chciałbym w końcu zaliczyć sobie jakąś sesyjkę na krytym skateparku, bo w sumie powiem Wam szczerze, że od mega dawna nie byłem na takich obiektach, a wiem, że w Krakowie jest jeden taki kryty skatepark, tam też chciałbym się wybrać. A w weekend z 11 na 12, chyba 12 jest to główne, główne zawody są w Białce Tatrzańskiej. I jest to połączenie zawodów właśnie snowboardowych. Na nartach będą chłopaki robić freestyle. I również znalazła się tam kategoria dla rowerów. I już tam pytałem. Mogę wpadać, mogę nakręcić fajny materiał. Także zrobię to dla Was, zrobię to również dla siebie. I dlatego dzisiaj zależy mi na tym, żeby wziąć ten rower i go chociaż trochę wytestować. Chociaż kilka skoków tutaj oddać. Dzisiaj nie mam może aż tyle czasu, ale to jest dosyć istotne, że zanim się pojedzie na taką miejscówę i na takie tam większe kickery, bo tam chyba kicker będzie miał z 3 metrów, z 3 metry wysokości, to lepiej by było coś tutaj polatać dzisiaj. Dlatego opcja jest taka, przekopuję tutaj tylko tą półeczkę, tak jak tutaj widzicie, na równo jest, do końca polecę. I wyszejpuję tutaj tylko tą górę lądowania, żeby się tak naprawdę fajnie lądowało. I to jest misja na teraz. Ogólnie dzięki tej półeczce, że ona tutaj była, to od razu widać, ile się tej ziemi tutaj zsuwa nam na bieżąco. Bo wiadomo, czasami ktoś nie doleci, a czasami po prostu deszcz pada i ta półka tutaj no po prostu zjeżdża. To jest normalne, że raz na jakiś czas trzeba po prostu chopeczki poprawić. My tutaj tego akurat niczym nie przykrywamy, bo to jest piach, on się lepiej zachowuje, jak jest wilgotny właśnie. A jakbyśmy przykryli to, to by nie był wilgotny i by się wszystko nam sypało jeszcze bardziej. Także
tutaj zakrywanie w przypadku tej chopy nic nie da. Żadne plandeki nic nie dadzą. Tak spoglądam na to lądowanie i myślę sobie, że największą robotę by zrobiły tutaj grabie, gdyby to wszystko tutaj zagrabić, ale niestety nie mam grabi przy sobie. Nie dałem rady już ich wziąć. Wow. Dobra. Tutaj jest bardziej mokro niż myślałem, że jest. I zrobię tutaj tylko tą półeczkę taką. Kurczę, no szkoda, że nie mam grabi, bo by się to dało tak naprawdę elegancko teraz przegrabić i wtedy zaklepać. A łopatą ja się tutaj bardzo mocno kopię i no po prostu ciężko jest cokolwiek zrobić, dlatego tylko tak to z grubsza ogarniam. Polatamy, zobaczymy jaki warun jest. Tutaj jest troszeczkę mokro, ale to podejrzewam, że kilka przejazdów i powinno być już spoko. Dobra, zabieram was na górę. Tutaj mała niespodzianka, ktoś nam chyba wyrwał deskę. Oczywiście nie ma to jak Błażej, bo że nie ma tyle zarąbistych okularów i zapomniał wziąć. Znaczy to też są spoko, ale to są casualowe, one tak do jazdy, one są po prostu dosyć mocno przyciemniane, ale powinny się nadać. Ja wolę kurczę założyć te okulary, bo jak mi coś chlapnie w oko, to wtedy wydubuję to z tego oka przez najbliższe dwa dni. Do tego jak mam opcję sobie ubrać jakieś okularki. Ale za ciemno jest na te okulary. Kurczę, no takie okulary na słonko, wiesz, jesteś w jakiejś Kalifornii, jakieś takie klimaty. A tutaj, że tak powiem, jest taka chojnicka Kalifornia. No ale dobra, nie ma co narzekać, przynajmniej nie będzie lecieć piach w oczy. Biednemu zawsze piach w oczy. I mam nadzieję, że Nathan się dosyć szybko ogarnie. Pytanie ze 100 punktów. Jak tutaj teraz jechać? Z jaką prędkością? Nie wiem, dałbym sobie chyba jakieś tutaj walnięcie w korbę. Dobra, dam. Wow. Srogi niedolot. Dosyć mocno się stykałem, powiem wam szczerze, i tam przyhamowałem troszeczkę, ale zupełnie niepotrzebnie. Myślałem, że będę za szybko jechać, a kurczę, tutaj jednak się trochę szybciej jedzie niż to zapamiętałem. Tutaj nie doleciałem, ale to było na szczęście to co miękkie, to co dosypałem. To tam się nic ani mi, ani rowerowi nie stało. W sensie nie odczułem tego tak mocno. Bo po prostu jak w miękkie tak uderzycie, to aż tak mocno nie czuć. W ogóle to chciałem stąd na początku pojechać, dopiero się u góry zorientowałem, jak już byłem na górze, że ej, ale co ja mam tak na rozgrzewkę tą dużą skakać? No ale jak już stałem z wami na głowie, to mówię, no dobra. Okej, to tutaj nie delikatne puknięcie w korbę, tylko faktycznie trzeba tą korbę dać. No i teraz już naprawdę spoko. Jeszcze się muszę trochę wyluzować w locie, ale to już jest to. Ogólnie tam na samym początku najazdu mnie zarzuciło, tak? I takie coś się nie dzieje, gdy jest tutaj sucho. A teraz tak czułem, że no miotło mną, gdy dawałem tą korbę najbardziej. No to dobra, lecimy. Okej, jednak zrobię sobie najpierw małą rozgrzewkę na tej małej hopce. Zaczniemy sobie od bar spina z bomby. Panie Błażeju, co tutaj, czemu nóżka spadła, to nie wiem. Do poprawki. Okej, to była ta próba. To co, teraz opa, to nie odkręcam sobie przewodu. Ogólnie ten przewód, który mam tutaj w tym hamulcu, o tym hamulcu wam jeszcze nie mówiłem, tutaj jest klamka Z i mam tutaj zacisk Sainta i wziąłem to sobie z jakiegoś innego roweru po prostu, którego wam jeszcze tam nie pokazywałem, kiedyś wam pokażę.
No i dlatego tutaj mam zacisk Sainta, nie dlatego, że to jest jakoś super potrzebne i tak dalej, tylko po prostu miałem taki zacisk pod ręką, to włożyłem. Moja Magura jest teraz na reklamacji od miesiąca, czy już kurczę, chyba prawie dwóch. Nie wiem, zawsze myślałem, że to jest dwa tygodnie na rozpatrzenie reklamacji, a coś tam się chłopakom nie śpieszy. Nie wiem, chyba trzeba będzie jakiegoś maila wysłać, zobaczymy. Dobra, no to trzeba tego pobara zrobić. To uczucie, gdy opów chodzi lepiej niż regular, to jest szok. Okej, to zrobimy sobie jakiegoś może suicide'ika. I nawet jak na pierwszy, to nie był narciarz. Nie no, na razie na spokojnie z barkiem. Elo ryjów, w szkole się o ciebie pytali. Wow! Jaki kuman style w ogóle? Okej, to było to. I leci Nathan. No. I jak pierwsze wrażenia? Jak stary, po schodach zjechałem. Jak po schodach? Ci Bugena może jakiego? No to proszę Państwa, pierwszy test buzera i pierwszy test tej naklejki. Zobaczymy, czy jest dobrze naklejona. Dawaj na tam. W pociągu. Au. Ale mu dał. Wow. Ok, jest dzisiaj dosyć mała prędkość tutaj na hopę. No ale zrobimy teraz sobie flipa i wykminiliśmy z Natanem, że musiał dać chyba tutaj z 3 korby. Krzywo jak zawsze, ale odjechane jak zawsze. I nie wygląda to naprawdę źle, przynajmniej na tym tutaj małym ekranie. Dajcie znać, czy podoba Wam się ujęcie z tej kamerki, bo według nas jest całkiem spoko. I widzę, że zostało mi tutaj tylko 8%, bo nie wziąłem baterii zapasowej. Myślałem, że wystarczy, zawsze jedna wystarczała. Co powiesz, Nathan? Błażej mnie obudził.